Zaskoczenie, bo przecież to, co nie udało się Zero Tenacity, to, o co otarło się Illuminar Gaming, miałoby się udać Cominant Friends i postawić ich w tym szaleńczym wyścigu o playoffy. To wydawał te ewentualne problemy. Bo to jest inwazja, która jeszcze chyba nie została zauważona przez Witka i już flash palony przez tego Olafa. Co więcej, Pała po prostu okłada go po głowie i ten Olaf musi się bardzo pilnować, ale chyba wystarczy mu prędkości. Nie! To Sin Miwak z tym Shock Blastem! Jaken czemuś tego nie zasłonił! I starczał w momencie, w którym Trundle użył Chompa i dlatego tak to wyglądało. A Promisk jest na topie! I Jaken jest w tarapatach. Nie wiem, czy Fiora ma riposte, ale ma piąty poziom i mam wrażenie, że po prostu kłopoty. Piotruś, to jest egzekucja. Och, i zastanawialiśmy się, czy gwiazdy ułożą się pomyślnie za Cominant Friends. Już teraz musi do nich kompakować, to nie jest proste. Ale muszę ci odciąć, Piotrek, bo mamy akcję na smoku. KNF ma tutaj czterech zawodników, Agarok trzech, Laker odcina gdzieś od dołu. Witek ma bardzo mało punktów zdrowia i sporo ich musi w tym momencie zainkasować za sprawą tych obrażeń od Lakera, ale Laker musi flaszować do tyłu. Cały czas flankuje Promiski, on dysponuje flaszem. Świetna sztuka od Knighta! To trzy osoby przerzucone, to będzie wygrany skirmish Rabel. Przepraszam, Ribu jeszcze wpada w ręce tego głodnego Alistara, który po prostu zgarnie tę eliminację. Cały czas walczy z Imba, cały czas walczy Mumek, to świetny stun od niego, ale klęs od Lakera. I cała ta sytuacja świetnie potoczyła się dla Agorok. Ale w tym końcowym etapie teamfightu Promisk czekający za ścianą tylko na ten flash i mordujący tutaj bezwzględnie jednego z zawodników Cominant Friends. No wzięli smoka, ale zapłacili za to gigantyczną cenę. Teraz jednak może uda się wziąć rewanż na Lakerze, ten upada! Podchodzi. O! Niezłe podanie od Miwaka. Słuchaj, to... Nie przeżyje ty, jakbyś miał wątpliwość. Kiedy inwajduje się wrogi jungler, jest to zrozumiałe w pewien sposób. Ty w niekiepską fazę gry na linii, jeżeli jest gankowana. Agorok jest tak krwiożercze. Dawno nie widziałem tej formacji aż tak aktywnej. Zobacz, oni praktycznie co minutę pokazują kolejną akcję i one kończą się kolejnymi sukcesami, bo tu Miwak łapie kolejnego fraga. Jakan znajdzie jedno zabójstwo w rewanżu, ale sam tutaj też całą sytuację przypłaci życiem. W międzyczasie Witek morduje Lakera. Co tu się dzieje? Piotrek, to jest zadyma, Agorok. Lodowisko, jeszcze jakiś stunik od Alistara, ale chyba na tym to wszystko się skończy. Pojawił się też Sin Miwak, on będzie starał się wyłapać Mumka, leci klatka, ale ona może nie wystarczyć, mnóstwo obrażeń. Podaje, podaje do swojego kolegi, nie! Nie wydarzy się to, ale chyba będzie w stanie i teraz tak go podał. Dostarczyć Sin Miwakowi tę eliminację. Promiskiu i Agorok ubezpieczało się tutaj wzajemnie przepięknie. No. Jeszcze nawet idealna gra, mam wrażenie, że to jest po prostu lepsza gra i to na pewno bardzo cieszy. Oni jeszcze będą szli dalej. I Mumek dive'owany, ale sporo obrażeń przyjął już w tym momencie Promisk, a wcale Agorok nie zadaje ich aż tyle. Mumek upadnie, ale to jest wymiana jeden za jednego. To oczywiście faworyzuje Agorok, bo no strata fali, ten Veigar stracił również teleportację. Czy są w stanie znurkować Zimbę? Zimba ani bez flasza, ani bez erki. No, spróbują to zrobić i Rabel chyba tu... Nie, nie! Pasywka Trundla. Pasywka Trundla i jeszcze triumfik, o tym trzeba pamiętać, także tutaj... Dobra egzekucja tego dive'a, w międzyczasie na topie upada Sin Miwak, ale Knight przerzuci Witka i co więcej, Jaken także upadnie, to jest double kill! Z Trundlem, bo on był super mocny w early game, więc super działał pomostowo, a też pilar defensywny, ofensywny, możesz wyłapywać każdego. A tu pomost do bazy dla Jakena. Chyba, że... Chyba, że... No nie, nie pomost nie, no też dla Witka będzie, martwy, zobacz. Dwóch w cenie jednego. Też Olaf wkurzony na Ragnaroku. Rozsierdzony. Cały czerwoniutki, ale no cóż, niestety czerwona kartka pokazana Jakenowi po raz czwarty w tym spotkaniu. Agorok no tutaj robi co tylko sobie wymarzy. Mam wrażenie, że spełniają absolutnie każdą fantazję, jeżeli chodzi o to, co w tym spotkaniu chcą realizować. Czy to dive'y na topie, dive'y na bocie, dociskanie bocznej alejki. KNF zostaje absolutnie z niczym i tu nawet nie ma żadnego dobrego crossmapu, bo zobacz, że na topa już zmierza Laker i on będzie po prostu odbiorcą tych creepów dopniętych przez Ribu i chciałem wrócić do tego nawet tematu. Poszuka solo bolo, spójrz na to, Piotr Creepu, chociaż połowę punktu zdrowia, Laker z flashem do przodu, ten korki po prostu pada. Jak ten, czyli obława, która powinna być udana, gdyby Knight tutaj wszystko zagrał poprawnie. Ale strasznie wysoki pinku Knighta, wiesz? Chyba tak. Strasznie, strasznie, ojejku. To może być po prostu eliminacja dla Sin Miwaka. On chyba troszkę obawia się ewentualnego olina od Jakena, ale bardzo krótkie cooldowny i frag po prostu się pojawi tak czy owak. Nie było to piękne, Piotrek. Knight, niemiecki midlaner, wiele rzeczy słyszę się o niemieckim pingu, szczególnie w Berlinie, także może być. Aczkolwiek z tego, serwer frankfurtowy w Valorancie też nie oddaje. Aczkolwiek z tego co wiem, Knight stacjonuje chyba w Holandii obecnie, także dosyć blisko Rabla. Okej, okay. No nie wiedziałem tego. To widzisz, ciekawostka. To tak jakby Ribu miał być zaraz być wyłapany. Trochę tak, tylko że tutaj nie ma specjalnie kolegów do pomocy, aczkolwiek już nadciągłem, zobacz, że Promisk robi tutaj obiegówę, chociaż to chyba nawet nie będzie potrzebne. Dobra. Mamy flash, ojej. Tańczymy. Agorok źle wejdzie w teamfight, pójdzie dobra klatka, na razie w klatce Jaken, ma flasha,
Może kilka lunge uratuje mu tutaj życie, ale obrażenia od Knighta są ogromne. No, nieźle się przejechał tym żołnierzem. Natomiast wydaje mi się, że Jaqen będzie tu po prostu martwy. Jaqen trochę w roli Tebausa ostatnio występuje w tym spotkaniu. Czy to jest dobra śmierć, Piotrek? Nie wydaje mi się, ale... Nie jest najlepsza. I ty masz żyć lepszy, tak? O, jeszcze teraz nawet teleportacja, myślę, odmiwaka. Że pod względem KDA może gonić swojego szwedzkiego kolegę. Promiscue będzie... Cierą pozycję w sumie. Ej, w ogóle Akrog widać, że czują bluesa w tej grze, bo tak. Tu jest naprawdę tyle luzu. Będą po prostu oblegać środkiem. Ta obława finalnie nie wydarzy się, chociaż Promiscue ma flasha, mógłby tutaj wchodzić, jeżeli na to by chciał się zdecydować. Będzie przepchnięty Witek, ale ten oczywiście z Ragnarokiem. Promiscue jednak ucieka. W całym manewrze chodziło tylko o to, by zwiać, aczkolwiek nie wiem, czy dadzą mu na to szansę rywale. Dobre obrażenia od Agorogue. Promiscue jeszcze zdodżował tę rakietkę i po prostu wejdzie z tego cało. A Laker zaczyna jechać głębiej. Nieodpalony jeszcze od niego ultimate, a pojawia się również Knight. To jest ogromna dawka obrażeń, tylko pytanie, czy będą w stanie zadawać. Świetny laser od Lakera. To double kill dla niego. Klęs również odpalony. On pogoni za kolejnymi przeciwnikami. Mówek brakuje mu po prostu obrażeń. Ta serii zrobi swoją robotę. To triple dla Lakera i Agorogue bawi się pożywieniem. O, jeszcze to miała być donacja, ale finalnie to żołnierze Shurimy zgarnął deser w tym starciu. Ojej, cóż to było za spotkanie. 50. Niesamowite cyfry. Agorogue robi wrażenie. Wsteczności na mapie. Jestem pozytywnej myśli. Agorogue, czy idzie tutaj po koniec rozgrywki? Pyrofimski będzie flankował. To wejście może być naprawdę niezłe. No, może nie było aż takim imponujące, jak mogło być, ale chyba to wystarczy, bo Knight z tym kapitalnym szaflem szurimiańskim rozwiązuje tutaj całą zagadkę. Agorogue będzie kroczyło po tri. Nie, no taki szafel, że naprawdę nawet Nerwarian by się nie powstydził, a teraz Ribu jeszcze wjeżdża tutaj na parce, chce uratować ten mecz. Double kill dla niego, to piękna bomba. Ma trochę większą głębię niż to w zeszłym sezonie, ale zobaczmy, czy KNF jest w stanie się tutaj jeszcze obronić, bo nie oszukujmy się, to nie jest łatwa kompozycja do tego, żeby szukać obrony poza klatkami Veigara, zwłaszcza gdy Promiscue znajduje tak piękne wejście. Ten laser od Lakera robi mnóstwo obrażeń, ale jest jedna odpowiedź. Ba, może zaraz pojawi się kolejna, chociaż Laker jest tutaj po prostu przeciwników. Jeden, drugi, trzeci, ale zabraknie kolejnych autoataków. To tylko double kill dla AD Carry Agorogue. Mimo wszystko Nexus upadnie, obaj solo lanerzy upewnią się, że nie ma tu już szans dla Cominent Friends na playoffy. I śrubują KDA zawodnicy Agorogue. Będziemy rozmawiali z Damianem Osuchem i co chcę jako pierwsze zadać? Cieszę się, że rozmawiamy, bo czekałem, żeby zadać to pytanie od bardzo, bardzo dawna. Czy to jest Arces czy Akres? Cóż to jest? Arces. Arces, czy jednak Polska. Okej, super. Cieszę się, że wystąpiłeś. Co to za okazja, że zgodziłeś się tutaj nam pojawić przed kamerą, mikrofonem? A akurat zapytałem dzisiaj Blumigana, czy ktoś będzie chętny na wywiad, jeśli wygramy. Usłyszałem, że zawodnicy jakoś nie mają chęci dzisiaj, więc tak się udało i się złożyło, że jestem tutaj. Podoba mi się bardzo to, się cieszę. No ja też się bardzo cieszę. Podoba mi się to jeśli zachowane, bo tam jeśli wygracie... O, niespodzianka. Wygraliście na Cominent Friends, czego oczywiście gratuluję, podobnie jak i 15 wcześniejszych zwycięstw. Będziemy rozmawiać oczywiście o twojej perspektywie na Agorogue i sukces w tym sezonie, ale najpierw chciałem zapytać o ciebie. Jesteś osobą, która nie pojawia się u nas często na wywiadach, więc jakbyś mógł opowiedzieć, jak działasz w Agorogue, jak i w głównym składzie Rogue i jak pomagasz chłopakom? Mhm. W Agorogue pomagam przy prepach przed meczem oraz jestem na meetingach z draftami. Oczywiście jak coś tam zauważę, to coś udzielę podpowiedzi, ale Blumigan wraz z graczami sobie bardzo dobrze radzą z draftami, więc głównie odpowiadam za prep przed spotkaniem, czyli scoutingi, jakieś podstawowe dane plus paterny. Natomiast w głównym składzie jestem od daty, czyli stworzyłem aplikację i na tej podstawie też główny analityk Rogue nie musi jakby robić dużo rzeczy ręcznie, tylko ma wszystko w aplikacji, do tego mają dostęp zarówno trenerzy, jak i gracze. Oczywiście w AGO to działa tak samo. To jest ekstra i sam chciałbym zadać dużo pytań, ale wiem, że mamy tutaj koneserów informatyki i programowania, tak, więc porozmawiajcie. A w czym jest napisana ta aplikacja? Bo aplikacja oczywiście kojarzy się pewnie z większością naszych widzów, no bo mamy oczywiście na Ultralidze, myślę, że widzów młodszych i starszych, ale no to się kojarzy z komórką, tak? Ale no to zakładam, że de facto mówimy tutaj o jakimś web appie, tak? Coś, co gdzieś tam tak, w internecie. Tak, to jest dokładnie aplikacja webowa w Reakcie i w Pythonie.
Okej, okay. Więc widzicie, jak chcecie zajmować się LoLem, to trzeba umieć programować. Klasa. No na pewno znajdzie się paru analityków chętnych do wiedzenia się szczegółów, ale ja bardziej chciałem zapytać o to, czego ty się nauczyłeś, odkąd jesteś w Agorogue? No bo na pewno jako analityk dostarczasz dużo wiedzy dla graczy, dużo wiedzy dla trenerów, ale byłeś też wcześniej analitykiem i moje pytanie jest takie, czy coś się zmieniło, odkąd jesteś w Agorogue, odkąd jesteś w samym Rogue, czy bardziej to samo, co do tej pory? W Spring miałem okazję uczestniczyć na scrimach, więc mogłem posłuchać, jak rozmawiałem ze sobą gracze w głównym składzie i oczywiście też w AGO i widziałem po prostu też bardzo dużo, wyciągnąłem jakby z review Bloomingana, bo przy głównym składzie nie mam do tego dostępu, ponieważ oni to robią w biurze. Natomiast Bloomingan, jako że wszyscy w AGO jesteśmy online, robi to przez Discorda, więc miałem bardzo dużo czasu i chęci, żeby zobaczyć i nauczyć się nowych rzeczy, tak? Tam przykład taki, że myślę, że w Spring nauczyłem się więcej niż w poprzednim całym roku. No właśnie chciałem do tego nawiązać, czy właśnie odnośnie to nie jest gameplayu, tak, że to pomaga, tak? Potem. O, przepraszam, opóźnienie mieliśmy, a owszem ja. Przepraszam, przerwałem. Ale to w takim razie, czy rzeczywiście jest tak, że to potem się przydaje, na przykład kiedy właśnie gdzieś tam jest wyszukiwanie przed następnym meczem, gdzieś tam zobaczmy, co powtarzalne jest, co jest niepowtarzalne, że teraz okej, okay, ale pamiętam, że w sumie to gracze w ogóle na ten aspekt gry nie zwracają uwagi podczas scrimów, a jednak na przykład wiem, że teraz dzięki temu, że widziałem te scrimy, to więcej powinienem na to nacisku nałożyć. Tak, dokładnie. To scrimy przekładają się na pewno to, co Bloomingan nakreśla w trakcie review. Bardzo pomaga mi też przy prepach, bo widzę jakby inne spojrzenie na grę, bo jakby nie ma co ukrywać, Bloomingan ma bardzo dużą wiedzę i to pomaga właśnie rozwijać się mi i przygotowywać dzięki temu też lepsze scoutingi przed każdym kolejnym meczem. Moglibyśmy na pewno jeszcze długo o tym rozmawiać, ale jak się dowiaduję, nasz czas antenowy powoli się kończy, ale oczywiście nie puszczę Cię bez okazji rzucenia paru pozdrowień. To na pewno zacznę od pozdrowień dla żony, całej rodziny, dla Was oraz całego Agorogue i Rogue. Słuchaj, dzięki, że wpadłeś, Arces, nie Arkes, i przede wszystkim życzę Wam powodzenia w drodze do Perfect Splitu i oczywiście na EU Masters, na które się zakwalifikowaliście, i w playoffach, bo zerkam na lec i tam Rogue też sobie dobrze radzi. Dzięki bardzo.